Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam wszystkich słuchaczy, widzów Oberżyna Studio. Jesteśmy w przeddzień ustanowienia, wprowadzenia stanu wojennego i goszczę tutaj, jakby wprosiłem się na spotkanie do siostry, do pani Marii Skowronek. Witam Panią, szczęść Boże. Szczęść Boże. I tak ten przeddzień stanu wojennego, dlaczego tutaj rozmawiam? Więc dlatego, że kiedyś my się poznali, opowiadała siostra, że pamięta tamte czasy, jakby od podszewki to 41 lat temu. Ja miałem 3 latka, a siostra 28. I tak z tamtego perspektywy, teraz tego czasu, proszę powiedzieć, czy ten stan wojenny to był taki konieczny, czy on za długo trwał, czy jak to w ogóle, jak ten temat ugryźć? Stan wojenny w ogóle za długo trwał, bo w ogóle go nie powinno być. Nie może, uważam, że żadna władza, żaden system, żadne nie może doprowadzić do tego, żeby gnoić swój własny naród, żeby przerwać tą nadzieję, która rozkwitła w narodzie, bo nadzieja w narodzie rozkwitła bardzo duża. Wszyscy wierzyli w solidarność, wszyscy wierzyli w to, że nam się uda wywalczyć. Były groźby stanu generalnego, różne rzeczy się działy, ale najgorsze to była decyzja podjęta przez generała Jaruzelskiego, wprowadzenia stanu wojennego. Jesteśmy w cyklu Owoce Życia. Ja tutaj traktuję siostrę jako tą, która nazbierała tego doświadczenia i jest osobą bogatą w doświadczenia, przemyślenia. Więc proszę mi powiedzieć, jakieś okoliczności w ogóle, czym się siostra zajmowała przed wybuchem stanu wojennego, i bo to się związane jest ze stanem wojennym, ponieważ siostra opowiadała, że była inspiratorką założenia wolnych związków zawodowych w szpitalu. A proszę o tych okolicznościach, czyli znajdujemy się przed 13 grudnia. Przed wybuchem stanu wojennym. Przed wybuchem, to rok czasu się znajdujemy w okolicy faktów powstania Solidarności. Więc ja to usystematyzuję. Wałęsa podpisał porozumienie w Gdańsku z rządem. I ja nie wiem dlaczego, ale przyszło mi na myśl, żeby założyć związki zawodowe, wolne związki zawodowe w moim szpitalu. Ponieważ partia wcześniej zbierała postulaty i chciała te postulaty tak zrobić, żeby partia chciała założyć wolne związki zawodowe u nas w szpitalu. Zrobiła zebranie i tam siostra też była. I tam byłam na tym zebraniu. Oni chcieli zrobić. A siostra znała, siostra znała tych wszystkich, tych partyjnych ludzi. No. Znałam oczywiście i wystąpiłam na tym zebraniu, że nie wolno tak robić, że z ludzi nie można robić to świństwo, żeby partia nam zakładała wolne związki zawodowe, wolne a przede wszystkim od systemu sowieckiego, bo dla mnie z wychowania to był, Polska była 17. Republiką Związku Radzieckiego. Tak się głosiło, że Polska nie była krajem wolnym, że była podległa Związkowi Radzieckiemu. I dla mnie wyzwolenie od tych bolszewików, Tak, tutaj piesek się pojawił, jest pod ramieniem, ładnie przywitał się. Ale możemy kontynuować, że właśnie siostra odrapię jeszcze. Siostra wtedy wystąpiła i mówi, że i wyprasza wszystkich partyjnych. Tak. Wyprosiłam ze względu na dobro sprawy. Ze względu na dobro sprawy wyprosiłam wszystkich partyjnych
I zaraz powiedziałam swoje zdanie wszystkim ludziom. Wszystkim ludziom powiedziałam swoje zdanie, że mogę, ja mam siłę, czuję w tej w siłę, że założę wam wolne związki zawodowe, jestem dobrym organizatorem, ja wam to wszystko zrobię. Jestem księgową tego szpitala. Jestem księgową, tak, tego szpitala. Ja wam to wszystko zrobię jako administracja, ale władzę przesunę w wasze ręce, lekarzy, pielęgniarek. Jak długo siostra Miesz pracowała tam w tym szpitalu? 12 lat. Już wtedy 12. No. To znała ludzi doskonale. No znałam doskonale ludzi, tak. Znałam lekarzy, znałam. Tak. Dlatego mi później łatwo było założyć ten komitet założycielski. Założyłam ten komitet założycielski, wybierałam sobie ludzi z lekarzy i pielęgniarek, takich, którzy by mi to tak. poprowadzili. Tak. I założyłam ten komitet założycielski, poszłam do dyrektora, bo taka była forma postępowania, jak to dzisiaj się mówi, procedury, nie? Poszłam do dyrektora zgłosić ten komitet założycielski. Zebrało się 1000 osób, tak? Podpisało się. Podpisało się 1000 osób pod tą deklaracją. Deklaracja zgody do przystąpienia do wolnych związków zawodowych, tak. To jak była wypłata, położyłam obok listy do wypłaty wynagrodzeń te deklaracje zgody przystąpienia do wolnych związków zawodowych i ludzie podpisywali na liście płac i od razu deklaracje. Dlatego tak szybko zebrałam te deklaracje. I poszłam do dyrektora zgłosić, że założyłam związki zawodowe, że ostatecznie jesteśmy tu komitetem założycielskim. Nie jestem sama, bo cały komitet założycielski się wstawił u dyrektora. No i ja jako przewodniczącą komitetu założycielskiego zostałam. No i tak żeśmy... Dyrektor powiedział, no pani Skowronek, pani już tu nie pracuje. A ja wtedy powiedziałam do niego, panie dyrektorze, czy ja jestem w ustroju socjalistycznym zagłębiona duchowo, czy pan? Jeżeli pan jest zagłębiony duchowo, to pan wie, że pan nie jest właścicielem tego szpitala. Pan jest tylko dyrektorem, czyli pan pełni jakąś określoną funkcję, odpowiedzialny za określone funkcje. Za to pan nie jest odpowiedzialny. To się ludzie organizują, ludzie mają coś do powiedzenia, chcą powiedzieć i na pewno ich osąd czy zdanie nie będzie omylne. To, no i pan nie może mi tak powiedzieć, ponieważ pan ma swoje funkcje, ja też mam swoje funkcje jako księgowa. I w innej rzeczywistości w tej chwili żyjemy. Może dorośniemy do innej rzeczywistości, ale na to wymaga czasu. No i to miało miejsce rok dosłownie, tak? Gdzieś tak ponad rok przed ogłoszeniem stanu wojennego. Co siostra myślała, gdy wprowadzono ten stan wojenny? Rozczarowanie? Co czuła? Ja myślałam, co czułam. Ja to czułam. Będzie się ksiądz ze mnie śmiał. Ja to czułam jako poryw powstania warszawskiego. Dosłownie. Że naród się zjednoczył. Naród umiał powstać. I naród obali bolszewizm w Polsce. Ten przyniesiony narzucony nam po wojnie. I to było moje pierwsze jakby przyczyna rzucenia się na to, bo ja tak byłam wychowywana. Ja byłam wychowywana w atmosferze bardzo patriotycznej. I dla mnie to, co rodzice mi opowiadali o bolszewikach i tak dalej, to było zgroza. To była zgroza i ja z tym jakoś tak narastało we mnie to wszystko. No i z tym duchem poszłam do walki. Czy takie pobudki, takie wewnętrzne motywacje, bardzo dużo ludzi miało, bardzo dużo bo ludzi tam się miało, podpisało tak. te 1000 osób, tak. Ale tak
jak teraz z perspektywy teraz czasu, jak to siostra widzi, że jest jeszcze ten duch narodu? Polacy, jak to się mówi, zbierają się, gdy im zabierają wolność, a rozchodzą się, gdy o tym nikt nie wspomina. I jak złodzie się, jak ta jest powiedzenie o tej żabie, jak się żabę gotuje, że powoli żabę się rzuca do zimnej wody i powoli podkręca jej się ciepło, podgrzewa jej się wodę. I ta żaba już później nie czuje temperatury i się zagotowuje w tej wodzie. Tak samo my Polacy jesteśmy. Jak jesteśmy, jak nas ktoś rzuci na wodę i powoli, powoli, powoli podkręca temperaturę, to my też, to jest groźba dla nas, że my też nie możemy ugotować. I do tego nie może dojść. Wielkie, wielkie nastawienie miałam wtedy patriotyczne i jakoś nie wiem, tak jakby ten duch w człowieku wyrósł, nie wiem z jakiego, skąd się wzięło takie nastawienie, ale wydaje mi się, że właśnie z wychowania w domu, z atmosfery w domu. A siostra powie, jak ten stan wojenny, jak siostra go przeżywała i co się z siostrą działo w tamtym czasie? Przypomnijmy, że trwał stan wojenny rok, czy niecałe dwa? Niecałe dwa lata. Co się wydarzyło wtedy? Jakie siostra ma te wspomnienia pewne niezbyt miłe? To znaczy, to trudno powiedzieć, że miłe. I trudno powiedzieć, że niemiłe. Ja, jak zostałam aresztowana, wyprowadzona z domu, bo tak tytułowali najpierw, że pani, jak UB do mnie wkroczyło do mieszkania, ojciec był wtedy w szpitalu, to księdzu opowiadałam, że ojciec był wtedy w szpitalu i oni przyszli z nastawieniem takim, że mnie mają aresztować. Ja byłam w łóżku oczywiście, bo spałam, bo to było przed 12. No to co człowiek robi może przed 12? Słuchałam jeszcze przed całym tym zajściem Wałęsy, bo była wtedy krajówka i Wałęsa mówił. Byłam strasznie źle nastawiona do Wałęsy, okropnie. To od początku, to od września 80. roku byłam tak nastawiona do Wałęsy. Bardzo nie podobały mi się jego posunięcia, jego kroki były przeze mnie określane jako takie niezrozumiałe w ogóle. Nic z tego nie wynikało dobrego dla Solidarności. Niektórzy uważali, że wodza trzeba słuchać. No trzeba słuchać, bo pewnie, że kierownictwo musi być jedno, ale to nie było do końca tak. On wyrzucił z Solidarności, wyrzucił z pracy Anię Walentynowicz. Ja już wtedy się zapoznałam z Anią Walentynowicz, bo jeździłam do Gdańska, żeby zebrać bibułę. Żeby zebrać bibułę do tutaj przywieźć na tereny Wałbrzycha z Gdańska. Jeździłam z całym neseserem, żeby te bibuły nawozić. I już wiedziałam, a oczywiście to już był pod koniec września, ten okres wspominam. I jeździłam do Ani Walentynowicz. Ania Walentynowicz była osobą bardzo głęboko związaną z podziemiem, z wolnymi związkami zawodowymi, z Solidarnością później. I została za pomocą Wałęsy wyrzucona z pracy. I ten okres pamiętam, jak tam pojechałam do niej, jak ona rozpaczała w ogóle, że nie to, że została zwolniona, ale za postępem Wałęsy. A kontynuować jeszcze to, jak o 12 przyszli aresztować. Co tam się wydarzyło dalej? Przyszli aresztować o 12, wcześniej słuchałam właśnie Wałęsy.
Ale nie spodziewałam się stanu wojennego. Moja mama powiedziała: słuchaj, pod oknami kręci się milicja. Ja mówię: no, milicja się kręci. Ale zapukali do naszych drzwi i moja mama mówi: Marysia, milicja do nas idzie. Ja mówię do mamy: to jak milicja, to nam krzywdy nie zrobi, to otwórz. I mama otworzyła, oni wpadli do mieszkania, najpierw takie mali zomowcy, uzbrojeni po zęby, ale przed nimi wystąpił taki facet w cywilu ubrany i powiedział: tu jest spokojnie, tu możecie się wycofać. I usunął tą dywizję, w cudzysłowie, z domu. I weszło do domu dwóch cywili i funkcjonariusz milicji. No i funkcjonariusz milicji od razu mówił: pani Skowronek, syrenka to nie my, samochód to nie my, to nie myśmy to zrobili. Ja mówię: to się jeszcze zobaczy, to się jeszcze wyjaśni. Ale zanim ja jeszcze to powiedziałam, to mnie próbowali dobudzić, a ja sobie myślę: milicja. Weszli do pokoju, od razu krzyczą: pani Skowronek, pani jest aresztowana. Więc ja nie wiedziałam, o co chodzi. Nakryłam się kołdrą i leżę. Nie reaguję w ogóle, bo nie wiedziałam, czy mam uciekać, co ja mam zrobić teraz. Ale teraz już nic nie zrobię, nie? Ale oni wywołali: pani Skowronek, proszę nie pyskować. Ja się wtedy zdenerwowałam. Przecież ja nic nie pyskowałam, przecież ja nie powiedziałam ani słowa. Co pan do mnie tutaj opowiada takie rzeczy? To wy pyskujecie od samego początku. No i tak mnie wyprowadzili z domu. Jeszcze rozdzielili mnie z mamą, bo mama zaczęła na mnie krzyczeć. Mama nie za bardzo była za moim funkcjonowaniem w tym związku. I nakrzyczała na mnie, że kiedyś to się tak skończy, że ci wywiozą na czesanie białych niedźwiedzi. No i wtedy zwróciła się do milicji i powiedziała: ja wiedziałam, że to tak się skończy. Ja wiedziałam, że kiedyś cię wywiozą i co teraz będzie. No i, ale tak mnie wyprowadzili z domu, wsadzili mnie do takiego samochodu, Fiaty wtedy były w modzie, więc Fiatowego, samochodu osobowego, jakby w środek dwóch policjantów. Dwóch milicjantów i z przodu jeden milicjant i kierowca był. I ten kierowca pytał się bez przerwy: gdzie mam jechać? To pana nie obchodzi, niech pan jedzie. To pana nie interesuje, niech pan jedzie. A ja będę mówił, czy skręcić w lewo, czy w prawo. Pana to nie interesuje. I zawieźli mnie do komisariatu czwórki. Zawieźli mnie do komisariatu tam. I tam mnie przepytywali. Przepytywali i mówią: pani Skowronek, pani niczego się nie boi? Nigdy niczego? A ja mówię: a czego ja mam się bać? Proszę pana, wy mnie wywieziecie do więzienia, zamkniecie w więzieniu, będziecie pilnować, żeby mi włos z głowy nie spadł, a wy pójdziecie na kopalnię i was tam powieszą. Będziecie dyndać. No i wtedy ten milicjant się zdenerwował, wyszedł, za chwilę przyszedł z postanowieniem internowania mnie. Przyszedł z postanowieniem internowania, musiałam wypróżnić wszystkie kieszenie i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście ze sobą nic nie wzięłam, bo nie wiedziałam, że będą mi potrzebne pieniądze i w ogóle, także wyszłam tylko z dowodem osobistym i paczką papierosów, bo jeszcze wtedy paliłam. No i dopiero w Świdnicy właściwie przewieźli mnie na komendę miejską, na Chrobrego była komenda miejska i tam 13 osób zebrano i wywieźli nas do Świdnicy z nakazem internowania. Były trzy kobiety, oprócz mnie była Lidka Waluga i Lidka Łukasik. Ci milicjanci albo służba więzienna
Powiedzieli, że oni w Świdnicy to jest zakład męski i kobiet nie przyjmują. I trzeba nas wywieźć gdzie indziej. No i wywieźli nas, teraz też nie wiem gdzie, ale prawdopodobnie na komendę w Wałbrzychu. Z powrotem, tylko na komendzie nas osadzono. W strasznych warunkach. Po najbardziej podłych warunkach, jakie tylko można było. Była jedna sofa z drewna zbudowana na 8-9 osób i kibel taki drewniany. I nic więcej w tej celi nie było, nawet miejsca, żeby sobie pochodzić, kości rozprostować, nie było. Tylko przez okno widziałam nogi ludzi, jak spacerują, jak chodzą. Ludzie w zabieganiu chodzą, nie? Tylko pamiętam, że tylko to widziałam przez okno. Przez pierwsze 48 godzin nam nie należał się nawet kropla wody. Nie dostaliśmy herbaty, nic. Do tego doszło, że jedna z koleżanek była pielęgniarką i zawołała pogotowie, bo jej trzeba, ona musi brać leki i trzeba jej dostarczyć te leki. Więc dostarczyli jej te leki i pogotowie kazało zrobić herbaty dla niej. I zrobili dla nich tą herbatę. Jak się drzwi celi zamknęły, to myśmy siedziały wszystkie 8 osób dookoła tej herbaty. I żeśmy po łyku próbowały spożyć. Później nam dali jedzenie takie w takich brudnych miskach, że jak się wzięło miskę do ręki, to odbijał się tłuszcz, smalec z tej miski. I to pamiętam, pierwszym posiłkiem to był jakiś gulasz istniejący tylko ad woda. I ziemniaki, i ogórek kiszony nie wiadomo z którego roku. I myśmy tego nie przyjęły. Powiedziałyśmy, że nie będziemy przyjmować jedzenia, dopóki Ludwika nie dostaniemy. A ten klawisz nie wiedział, co to Ludwik. Widocznie żonie nie pomagał ani nic. I żona do niego zadzwoniła i mówi, słuchaj, co tam u ciebie słychać, co tego, a on mówi, no nie będą jeść, powiedziały, że bez Ludwika nie zjedzą. A one mówią, ty głupi jesteś, co żona do niego powiedziała, to im o płyn chodzi do mycia naczyń. I myśmy umyły te naczynia, ale przynieśli nam jedzenie, pożywienie z kantoru wojskowego wtedy. I tam 4 dni byłyśmy, tylko poniedziałek, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. W środę 3 osoby. Ja, moja koleżanka Litka Łukasik i Litka Walugowa byłyśmy jednocześnie w takim, jak to się mówi, zespół do spraw służby zdrowia. Te zespoły powstały na terenie całej Polski i były odpowiedzialne za zdrowie. I to związki zawodowe policzyły, że to jest najważniejsze. Najważniejsze jest zdrowie ludzi i jakby nas usamodzielniły, że możemy podejmować decyzje w ramach Solidarności dotyczące tej grupy społecznej. Znaczy nie tej i tej grupy społecznej i jednocześnie to wszystko odbija się na zdrowiu ludzi, oczywiście, nie? No więc byłyśmy w tym i tak teraz nawiązuję z powrotem do stanu wojennego. Jak nas internowali, to internowali te wszystkie, obydwie Litki i mnie z Wałbrzycha. I wywieźli nas w środę do suką już, taką dużą suką wywieźli nas do Wrocławia, do Świdnicy, do Wrocławia, na Kleczkowską. No i byłyśmy na tej Kleczkowskiej, dowieźli jeszcze Martę Kąsiorowską, dowieźli Elę Kwiatkowską, dowieźli jeszcze grupę dziewcząt z Wałbrzycha. W tej chwili jakoś dziwnie sobie
zapomniałam. Może z emocji. No i w każdym razie tam byłam do 14 stycznia na Kleczkowskiej. To były horrory się tam odbywały. Ja to zawieźli nas do celi, gdzie było 8 kroków na 5. 8 osób. Prycze, jedna koło drugiej, blisko. Ubikacja po środku. Także to były warunki dla nas, no, spartańskie warunki, no, kompletnie. Jak długo to trwało? To cała ta... Do 14 stycznia, a później... A zaczęło się od kiedy w ogóle ten od cały... Od 14 grudnia. Kiedy siostrę zabrali? Kiedy mnie zabrali? 13 grudnia. 13 grudnia? No. W dzień stan wojenny? Tak, dzień wybuchu stanu wojennego. Aha. Czyli się pośpieszyli bardzo, bardzo byli. Do mnie przyszli mnie aresztować przed 12. Bo stan wojenny o godzinie był wprowadzony... Od godzinie 12. Aha, czyli to bardzo szybko. Bardzo szybko, tak, tak. Bardzo szybko. I do połowy stycznia. Połowy stycznia. Tak. Jednocześnie przyszli do mnie i jednocześnie przyszli do mojej mamy siostry. Na Kosteckiego mieszkała i tam jej wywalili drzwi, ponieważ nie chciała milicji wpuścić do mieszkania. To jej podłożyli łom i wywalili drzwi razem z futryną. Czyli można powiedzieć, że ten stan wojenny po prostu był wprowadzony po to, żeby móc zaaresztować ludzi, którzy byli związani z tym podziemiem. Tak, tak. A jeszcze na dodatek, tak mi teraz przyszła do głowy myśl, że może to było skierowane na rodziny, które pochodzą właśnie z tego wychowania wschodniego. Że tam, bo ja nie zrozumiałam do końca tego ciągu zdarzeń przeciwko mojej rodzinie. Były te takie ciągi zdarzeń, które jak poszłam do biura meldunkowego, żeby się przemeldować na Słowiczą z 1 maja, bo myśmy zmienili mieszkanie, ojciec zmienił mieszkanie, ja poszłam z rodzicami, żeby się przemeldować na Słowiczą, to oni nie mogli mnie zameldować i w końcu powiedzieli, no jak my, czy mieszkała pani tu, czy mieszkała pani tam, i powiedziała mi, że dokumenty całej, wszystkie meldunki całej mojej rodziny poszły do Warszawy. Nie mają dokumentów. Dlaczego tak było? Dlatego, ja nie wiem, ale oni chyba sobie wyłuskiwali właśnie na podstawie historii rodziny, że ta osoba może być niebezpieczna, ponieważ miała takie i takie wychowanie, prawda? Że może mieć takie i takie wychowanie. To były, jakby robili rys psychologiczny, coś takiego. No ale w każdym razie dla mnie to było najokrutniejsze działanie, ale ja poszłam w tym duchu nieprzegranej. Ja nie poszłam w duchu przegranej do internowania. Ja poszłam w duchu, że ja stwarzam zagrożenie, a to było dla mnie już bardzo duże, dużo do powiedzenia, że ja stwarzam zagrożenie dla obecnych władz, dlatego mnie zamykają. A jak stwarzam zagrożenie, to znaczy, że robię coś dobrego, nie? I poszłam w tym duchu, w jakim samym poszłam do działania, do Solidarności, poszłam siedzieć do więzienia. I to mnie utrzymywało cały czas. Jakby siostra mogła jeszcze takie podsumowanie powiedzieć po tym całym tym wywodzie tego stanu wojennego i swoich wspomnieniach. Takie podsumowanie. Co mogłaby siostra życzyć młodym ludziom? Co mogłabym życzyć? Przede wszystkim wolności, ale tej prawdziwej wolności. Prawdziwego szacunku, prawdziwego szacunku wzajemnie do siebie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Bo to, jeżeli takie coś nastąpi, pójdzie jak po schodkach coraz wyżej, to sięgnie góry, chociaż to jest idea fix też, to jest
chyba nierealny, bo w rzeczywistości jest tak, że ktoś, kto dorywa się do władz, to zaczyna po pewnym czasie idea odchodzi, a przychodzi zysk, nie? Ale tak jak wam, dla młodzieży, to bym mogła życzyć wolności, wolności w prawdziwości, oczach Pana Boga. Tej wolności, którą nam proponuje Bóg. Wolności od tego zła, które jest zawarte w przykazaniach. Od tego nie zła zawartego w przykazaniach, tylko od tego zła, o których mówi przykazania mówią. Nie kradnij, nie cudzołóż i tak dalej. Czci ojca swego. Przecież to są przykazania stawiane na drogach ludzkich, żeby nie narobić sobie po prostu kłopotu. Bo wiadomo, jak kradnę, to pójdę siedzieć. Jak zabiję, pójdę siedzieć. Od konsekwencji tego typu postępowania, od wolności, to jest prawdziwa wolność. Jeżeli ja mogę żyć i patrzeć ludziom prosto w twarz, że jestem człowiekiem godnym. To święty Jan Paweł II mówił o tej wolności, no. Nie? Wolność, czyli zadanie. Tak. Jestem ludzie, wolny. Ludzie często źle interpretują. Nie wiem, czy pod wpływem reklam, czy pod wpływem dążenia współczesnego świata, bo wiemy, co się dzieje i we Francji, i w Stanach, i w Holandii, i w Belgii, i tak dalej. Ludzie jakoś to mają wpływ na to centra dowodzące. Centrum dowodzącym to jest właśnie rządy poszczególnych państw. To jest centrum dowodzące. I te centra dowodzące doprowadzają ludzi do złego pojmowania wolności. A to jest kwestia najbardziej złego. Wyśmiewają przykazania Boże, że to archaiczne jest, że to niewspółczesne, że to jest współczesne i to coraz bardziej współczesne. Właśnie takie pojmowanie wolności, kiedy ja jestem wolny, mam wolne sumienie po prostu. Nie zabiłem nikogo, czciłem ojca i matkę swoją. Przecież to są piękne hasła, no można powiedzieć w przenośni hasła do życia. Piękna droga życiowa. Nie mów fałszywego świadectwa tak. Przeciw bliźniemu swemu. Tak, tak. Dziesięć słów. A ile tego było przekroczenie w okresie stanu wojennego? Przecież jedno na drugie, aż się tłomsiło. A człowiek z tym walczył, no. Pewnie, że jak ja już powiedziałam kiedyś, że Solidarność to otworzyła ramiona i na wszyscy razem jak się macie, w USI z tej strony UB, z tej strony partyjni wszyscy, z tej strony solidarnościowcy i to rozsadziło Solidarność. To rozsadziło tą Solidarność, o której ja myślałam, o której ja wymarzyłam sobie. O który ja poszłam, jak powiedziałam, poszłam jak w powstanie warszawskie. Poszłam, nawet jakby mnie powiedziano wtedy, ty za Solidarność, ty oddasz życie. To bym bez mrugnięcia oka oddała życie. I ja się uważam za pokolenie tych ludzi wyklętych. Czyli oni nie przyjęli zakończenia wojny. Oni wiedzieli, że oni muszą dalej walczyć o wolną Polskę, dalej walczyć z tym systemem. I oni byli najbardziej gnojeni, po prostu zabijani. Więc jeszcze w 60-tych latach niektórzy ginęli przez ten system, zabijani byli. Ale mi się wydaje, że oni wypracowali sobie nas jako pokolenie, bo to były przede wszystkim roczniki 53-56. Przede wszystkim. I wybrali, jakby sobie wybrali nas i myśmy poszli jakby ciągnąć w dalszym ciągu tą walkę, którą oni prowadzili innymi już sposobami. Innymi metodami tą walkę, bo to trudno powiedzieć, żeby w Nowot, jak pamiętam, jak przyjechała delegacja z Francji i oni opowiadali, jak oni tworzyli u siebie
związki zawodowe, to myśmy oburzyli się na nich, bo oni powiedzieli, że oni to robili przez 20 lat, a my chcemy utworzyć związek zawodowy przez rok czasu. I oni powiedzieli, że to jest niemożliwe, nierealne. A myśmy się, pamiętam, oburzali na nich, że co tam, my sobie damy radę. Wyście robili to przez 20 lat, my zrobimy to w rok. Myśmy tak bardzo wierzyli, to była taka iskra budząca ludzi, taka iskra, która potrafiła zapalić świat. Ale co z tego? Co z tego się stało? No to wiadomo, co z tego się stało. Przejęli to inni, poszli w inną stronę. Teraz. Czyli może powiedzieć, że nie możemy być obojętni. Nie możemy być. Bardzo dziękuję, siostro, za tą rozmowę i za podzielenie się swoimi przemyśleniami, wspomnieniami. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję bardzo serdecznie.